Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę omówić temat, jak rozpocząć zdrowe nawyki żywieniowe dla osób mega początkujących, bo wiem, jakie są realia. Żyjemy w XXI wieku. Wiele osób inspiruje się, czy to Instagramem, Facebookiem, YouTube'em, Pinkom czy TikTokiem i często wpadamy w tak zwane bańki informacyjne. System widzi, że lubimy jakieś zagadnienie związane z żywieniem czy z treningiem i podsyła nam treści, które nam sprzyjają i mamy łatwość w konsumowaniu tych treści. Problem pojawia się, gdzie ja przykładowo cały czas staram się tą klątwę eksperta z siebie zrzucać i powracać do podstaw, tych totalnie podstawowych kwestii. I jak mówię właśnie, że problem tkwi w tym, że bazujemy osoby totalnie zielone, jeszcze niektóre często nawet nie wiedzą, że mają problem, dopiero choroba zmusza ich do przeanalizowania ich życia i potem wynika, że problem tkwił nie tylko w złych wyborach żywieniowych, totalnie rozsypanym żywieniu, żywieniu tak zwanym śmieciowym, ale również kwestie tam się pojawiały natury, brak optymalizacji stresu, nie zregenerowane ciało poprzez zarwane nocki, które de facto wynikały ze złego żywienia. No ale to tak na marginesie. Też pamiętajmy, że największą zmorą XXI wieku jest przesadne konsumowanie treści. No głównie tu będę się koncentrował na telewizji i radiu, bo tam cały czas jest mielenie w radiu, że musisz, nie możesz doprowadzić do głodu, że musisz zjeść jakąś przekąskę, batoniki, jogurciki i tak dalej. A to jest największa bzdura, jaką możecie usłyszeć, bo pamiętajmy, przez miliony lat ewolucji my jesteśmy przyzwyczajeni do głodu. To, że teraz na przestrzeni powiedzmy 150-200 lat w erze przemysłowej te produkty pojawiły się na szeroką skalę i dostępność jest przesadzona wręcz, my jesteśmy zmuszani poprzez marketing do konsumpcji. Ta narracja budowana jest w takim klimacie, że musimy wydawać pieniądze, że nie musimy odmawiać sobie pokus i tak dalej, i tak dalej. I to też po części jest problem otyłości, cukrzycy, chorób w ogóle dietozależnych na świecie. Bo my nie nauczyliśmy się przede wszystkim obcować z tą informacją. Jesteśmy po prostu przesyceni tymi wiadomościami i to są tak zwane kampanie podprogowe, zasięgowe, czyli one nie mają na celu tu i teraz, jak oglądamy telewizję, że my, o kurde, batonik, ubieramy kurteczkę i lecimy do sklepu po batona, tylko to jest takie kodowanie, wciskanie podprogowo w nasz mózg, że jak jesteśmy gdzieś na stacji po zatankowaniu, no to właśnie, a to batonik, no i potem jest bitwa, też dobrze to opisał Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, gdzie opisywał system szybki i wolny, jedynkę i dwójkę. Jedynka to jest właśnie ta, gdzie odruchowo, bezwarunkowo podejmujemy decyzje i to właśnie idealnie się wpisuje w jego badania, że my poprzez sprany mózg związany z telewizją, z radiem, no i też po części oczywiście z reklamami, jakie się wyświetlają na różnych blogach. Ja też można powiedzieć po części jestem hipokrytą, bo zarabiam przykładowo na blogu, blog motywatordietetyczny.pl i tam są reklamy Google. I teraz one są właśnie dopasowywane do użytkownika i jeżeli ktoś lubi śmieciowe jedzenie, jest fascynatem KFC, McDonalda, wchodzi na moją stronę, no to ma dopasowane reklamy do swoich upodobań. No i widzi, czyta artykuł, jak spalać tkankę tłuszczową, po czym mu wyskakuje reklama KFC. Ja teraz mam okres gorący rodzicielski, no to wiadomo, wózki, nie wózki, takie gadżety mi się wyświetlają, to jest dopasowane. I też miejcie tą świadomość, że wy jesteście często w bańkach informacyjnych i bardzo dobrym takim aspektem jest czasami wyjście w ogóle poza jakieś swoje pierwotne zainteresowania, żeby właśnie też trochę tej świeżości dostać dla naszego mózgu i to też pozytywnie sprzyja, żeby się z tych baniek informacyjnych wyrywać. I wracając typowo do kwestii żywieniowych, te osoby, które rzeczywiście ocknęły się po erze śmieciowego jedzenia, niezadbania o swoje zdrowie i kończy się to etapem choroby, dopiero uzmysławiają sobie, że kurde, coś robiły źle. I potem jest analiza wsteczna, o ile jeszcze taka osoba w ogóle ma na tyle oleju w głowie, że coś takiego przeprowadzi. Potem racjonalnie dochodzi do wniosku, że to była wina
ciągłego jedzenia przetworzonych, rafinowanych, wysoko wzbogacanych w cukier, kwasy tłuszczowe, trans produkty i potem nagle ta osoba, okej, jest choroba i leci w drugą skrajną opcję, nagle przechodzi na sałatę, wodę i marchewkę. Chudnie, bo być może ta osoba była otyła i ma cukrzycę typu drugiego, chudnie, ma okej, poprawę parametrów, ma minus 10 kilo, no ale co z tego, że ona zrobiła to drastycznie, a ciało jest mistrzem adaptacji. Ono w życiu nie będzie tej kaloryczności trzymać takiej wagi, tylko po prostu będzie chciało to wyrównać. No i potem dochodzi do sytuacji, że jest efekt jojo i niestety nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Dlatego ja dzisiaj chcę omówić kwestię racjonalnego odżywiania dla osób, które właśnie są być może po tym okresie jakiejś choroby, borykają się z efektem jojo, nie wiedzą jak zacząć, bo już były na 6-5 dietach najróżniejszych, gotowych jadłospisach, gdzie okazało się, że nagle ta osoba będąca na jakiejś diecie jest niewolnikiem kartki, musi szykować te posiłki. No i też pamiętajcie, że jeżeli będziecie zmieniać te nawyki żywieniowe, to po pierwsze, to jest maraton, a nie sprint, musicie sobie dać co najmniej pół roku, rok, żeby poznać podstawy biologii, podstawy w ogóle makroskładników, co to jest białko, kwasy tłuszczowe, proteiny, co to są witaminy i polifenole. Myślę, że to są podstawowe kwestie, które im szybciej sobie wchłoniecie, tym dużo łatwiej będzie wam to wchodzić, zmiana nawyków żywieniowych i będziecie dużo lepiej podejmować racjonalne wybory żywieniowe. To jest kolejna sprawa. Pamiętajmy również, że żywienie ma być dopasowane do możliwości socjoekonomicznych. No tutaj idąc do dietetyka, on mówi, że musisz jeść łososia, musisz jeść sałatkę, rozpunkę i najlepiej jeszcze biono i potem nagle wychodzi, że taka dieta kosztuje 2000 zł i no nie jesteśmy w stanie tego w ogóle temu podołać. Dlatego też nawet jeżeli by to miało być na zasadzie, że ktoś odżywia się totalnie śmieciowo i miałby zacząć od zwykłego jedzenia szejka, typu od rana robi szpinak, banan, truskawki, odrobina masła orzechowego, odrobina jakichś tam, nie wiem, migdałów, czy tańsza wersja z pestkami słonecznika, czy dyni, blenduje to i już ma podstawową ilość witamin, minerałów dostarczoną i potem niech sobie je te jakieś nawet przetworzone fast foodowe rzeczy, ale pamiętajcie, że to jest właśnie problem poznawczy wielu osób, że tak zwany też efekt Krugera-Downinga, czyli na początku osoby wdrażające się w zdrowe odżywianie, po pół roku nagle jest wow, odkryłam coś, co mogę teraz zgłosić na całym świecie i to będzie wszystkim pomagać. No i potem dopiero właśnie czas weryfikuje pod warunkiem, że ta osoba w ogóle jeszcze się edukuje i rozwija, to dopiero nabiera takiej ogłady życiowej i widzi, że to jest system zależności, system naczyń połączonych, nie ma tam zero jedynkowości. To jest tysiące odcieni szarości i żywienie musi być, jeszcze raz podkreślam, dopasowane do drugiej osoby. Dlatego miejcie to na uwadze. I też jeżeli będziecie zmieniać nawyki żywieniowe, to też pamiętajcie, że normalną rzeczą jest, że jecie nie tylko zdrowe produkty. Bo tak jak mówię, to jest utopijny świat, gdzie jemy tylko łososia z własnej hodowli, plus ziemniaczki, sałatkę z własnego ogródka i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jest utopia. My żyjemy w XXI wieku i nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć. Tutaj macie przykład posiłku z Biedronki. Ziemniaki, kolesław, łosoś, to jest stosunkowo droższa wersja, ale tu chodzi o to, że zamiast iść do KFC czy McDonalda, czy kupować jakiś wysoko przetworzony produkt, który usmażycie we fryturze, no to tu macie wersję w ogóle bez gotowania i macie witaminy, minerały, proteiny, węglowodany. No można powiedzieć, że jest cały zestaw tych podstawowych, a to, że to jest w plastiku, to, że tam jest guma guaran w kolesławie, no to wiecie, osoby, które mogą sobie pozwolić, że finansowo
nie muszą tego jeść, no to niech nie jedzą, ale niech nie wtryniają nosa osobom, które rzeczywiście zrobiły jakiś pierwszy dobry krok w stronę zmiany nawyków żywieniowych. Słyszą od osoby, która już jest w żywieniu zdrowym 10 lat i ona go krytykuje, że tu przecież to ma to, to ma to, to ma to. Zamiast podejść po ludzku i powiedzieć fajna opcja, tylko pamiętaj, że tam jest to. Jeżeli będziesz następnym razem kupować jakąś sałatkę Kolesława, to sobie być może poszukaj alternatywy bez tej gumy, bez tego konserwantu. No, a tak notabene, no to wiecie, wszystko i nic jest toksyczne, to dawka czyni, że substancja jest toksyczna i to, że gdzieś są jakieś konserwanty, to też nie jest problem pod warunkiem, że nie jemy tego tonami. I też pamiętajmy, że konserwanty słabiej się wchłaniają i mniej agresywnie działają w momencie, kiedy mamy zbilansowane żywienie pod kątem właśnie warzyw, owoców, polifenoli, kwasów tłuszczowych. To wszystko jest neutralizowane. Dlatego też pamiętajmy, że im mamy więcej warzyw, owoców, to co wspomniałem, całej tej otoczki fitochemicznej, która wspiera nasze ciała, tym mamy mniejsze ryzyko ewentualnych tych przetworzonych produktów, które zjemy, że zrobią nam krzywdę. Dlatego też pamiętajmy, żeby nie wpadać w skrajności. Wszystko jest dla ludzi, to jest wszystko kwestia proporcji. Tyle tak naprawdę ode mnie. Jeżeli chcecie, żebym rozwinął ten temat, to napiszcie mi w komentarzu, z czym się trapicie, jakie macie problemy. Też pamiętajcie, że spacer jest najlepszą formą aktywności dla osób, czy to chorych, zdrowych, jeżeli nie macie poprzetrącanych nóg i możecie wyjść, nawet zrobić delikatny, wolny spacer godzinny, to tam jest szereg najróżniejszych reakcji chemicznych się w naszym ciele uruchamia i to wychodzi na plus. Tu możecie sobie zobaczyć na temat spaceru. Tu swoją drogą możecie również zobaczyć cały cykl Lepsze wybory żywieniowe, gdzie tam jest 8 odcinków. To jest posegregowane na słaby wybór, lepszy wybór i najlepszy. I właśnie tutaj musimy sobie manewrować między tymi posiłkami. Zamiast przykładowo jeść na głębokim tłuszczu schabowego kolejny raz, no to sobie zgrillujmy to z sałatką, zjedzmy. No temat rzeka tak naprawdę. Jeżeli was interesuje ten temat, no to możecie wejść sobie również na platformę motivator.tv. Tam macie cały kombajn do zmiany nawyków żywieniowych. Macie 77 jadłospisy w pakiecie premium, 10 e-booków, 20 godzin kursów edukacyjnych, ponad 1100 infografii, grupę premium, gdzie możecie zadawać najróżniejsze pytania. Teraz jest rozwijany też dodatkowy moduł edukacyjny, czyli audiobooki. Artykuły premium rozszerzone o dodatkowe infografiki i materiały. Też macie dostęp do bloga bez reklam. Pamiętajmy, że to jest aplikacja dedykowana i ona jest responsywna. Możecie sobie zmieniać nawyki żywieniowe, czy jesteście w sklepie słuchając podcasty, czy właśnie na szybko przechodząc kursy, macie progres bary. No to jest całe narzędzie do zmiany nawyków żywieniowych. Kto ma ochotę, no to zapraszam. Macie link w opisie. No i co? Życzę wam zdrowia, no i udanego dnia. Tyle ode mnie, trzymajcie się.